Cześć, w dzisiejszym odcinku chciałabym Wam troszeczkę przybliżyć pracę oceanografa z racji tego, że właśnie znajdujemy się na pokładzie naszego statku naukowo-badawczego SY Oceanie. Na początku chciałabym Wam pokazać naszą największą bramę, dzięki której możemy opuszczać większość naszych instrumentów do wody. Pierwszą rzecz, którą należy zrobić, należy uruchomić pompę sterującą tą bramę oraz odciągnąć wszystkie relingi, tak by tutaj pozostawić otwartą przestrzeń na opuszczanie instrumentów. Brama działa na tej zasadzie, że wychyla się do wody i następnie przy pomocy tych dużych dźwigów u góry opuszczamy nasze instrumenty do wody. Środkowy dźwig ma największy udźwig, umożliwia nam opuszczenie 2-tonowych sprzętów do wody. Duża winda służy do opuszczania najcięższych instrumentów pod wodę, między innymi na przykład czerpacza. Czerpacz wygląda jak taka koparka, która się zamyka i pobiera próbę z dna. Kolejną rzeczą jest na przykład rozeta batometryczna. Na tej rozecie montujemy około 12 małych batometrów, które zamykamy na różnych głębokościach wody. Dzięki temu możemy stworzyć cały profil wody morskiej. Kolejnym elementem jest na przykład draga. Draga służy do dragowania, czyli ciągnięcia po dnie morskim. Dzięki temu pobieramy całą próbkę bezpośrednio z samego dna. Dodatkowo z dużej windy opuszczamy m.in. rdzenie, które wchodzą bezpośrednio głęboko w dno. Mamy możliwość pobrania 5-metrowego rdzenia. Ale to nie jest nasz jedyny dźwig na tym statku. Kolejny duży dźwig, który widzicie za mną, to właśnie ten czerwony. Umożliwia nam też wodowanie sprzętu z burty, nie tylko z rufy, czyli z centralnej części pokładu. Kolejnym elementem są dwie windy znajdujące się po dwóch burtach statku, zarówno po lewej i po prawej. Pierwsza winda najczęściej jest używana przez ekologów do opuszczania siatek planktonowych. Dodatkowo umożliwia nam też opuszczanie na przykład batometru, ale to zobaczycie już w innym odcinku. Winda, która znajduje się na lewej burcie statku, jest to tak zwana winda trosowa, czyli umożliwia nam bezpośrednie zasilanie urządzenia z pokładu. Oznacza to, że na przykład możemy puścić sondę STD, czyli taką sondę, która tutaj stoi. Umożliwia nam ona pomiar zasolenia, temperatury i innych parametrów wody morskiej. Dodatkowo windy tej używamy na przykład do opuszczania wszelkich innych urządzeń, jak na przykład przyrządy akustyczne typu sonary, boczne, echosondy i tym podobne. Kolejnym elementem naszej wycieczki jest laboratorium mokre. Jest ono bezpośrednio połączone z pokładem, jak widzicie, i nie bez powodu ma taką nazwę. To właśnie tutaj przynosimy wszystkie elementy, które pobraliśmy z pokładu, między innymi próby. Jak widzicie, to laboratorium jest przystosowane do pracy mokrej, pracy z wodą. Przede wszystkim jest to też miejsce, gdzie konserwujemy nasze próby i materiały. Następnie gromadzone są one do dalszych analiz już w laboratoriach w instytucie, w lodówkach i w zamrażarkach. Dodatkowo jest to też miejsce, gdzie przechowujemy większość naszego sprzętu badawczego. A teraz zapraszam Was pod pokład. Znajdujemy się aktualnie w laboratorium komputerowym, które jest używane w zależności od potrzeb rejsu. Najczęściej podłączona jest tu stacja meteorologiczna, którą możecie zobaczyć w tym miejscu. Z kolei podłączona do niej stacja meteorologiczna znajduje się na dziobie statku i podgląd mamy tutaj właśnie na ekranie nad zegarem. Przejdźmy teraz do następnego laboratorium komputerowego. I właśnie to miejsce jest najczęściej miejscem używanym do wszelkich pomiarów. Mamy podgląd na wszystkie instrumenty, które umieszczamy w wodzie. Między innymi znajduje się tutaj echosonda. To jest ten monitor. Kolejne miejsce. Ten monitor służy do podglądu sondy STD, która mierzy głębokość, która mierzy zasolenie, temperaturę i prędkość. Tutaj mamy też podgląd na pozycję statku i zaplanowaną trasę. I oczywiście bezpośredni podgląd na rufę, czyli na to, co się dzieje na pokładzie. Dzięki temu możemy łatwo nawigować naukowców, którzy aktualnie operują sprzętem na pokładzie. Ostatnim elementem są także lodówki i zamrażarki, w których przewozimy próby, które zbieramy właśnie na pokładzie. Ale to już wszystko w tym odcinku. Dziękuję.